Hej, siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku przygód z zespołem Leeds. A przed nami spotkania takie jak Atletico Madryt, Puchar Mistrzów, Bournemouth w lidze, Aston Villa w lidze i Steaua Bukareszt też w lidze mistrzów, w Pucharze Ligi Mistrzów. Czyli dziś dwa mecze w lidze i dwa mecze w lidze mistrzów. No i przechodzimy do taktyki na mecz z Atletico Madryt. A oto skład: Pino, Taylor, Rekik, Heinz, Byram, Cook, Ebecilo, Kakuta, Ron, Lopez, Cik i Dongu. Co jest dla nas zmartwieniem, to, że kontuzjowany Bernard Traore wyleciał na 7-8 miesięcy, czyli prawdopodobnie nie zagra do końca tego sezonu. Trochę mi go szkoda, bo jest jeszcze młodym zawodnikiem i dużo nam dawał do gry. No ale co poradzić? Takie jest życie. Strasznie długie te kontuzje mamy w tym składzie. No ale nic. Zgłaszamy skład na mecz z Atletico Madryt. Tu wynik jest, jak dla mnie, już przesądzony. Czyli porażka. Atletico Madryt prawdopodobnie wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie. My powalczymy o drugie miejsce w grupie z Interem Mediolan zapewne. Bo trzecie miejsce już mamy zagwarantowane ze względu na to, że Steaua Bukareszt no ma 0 punktów, no i raczej ich nie będzie miała więcej. No ale my zaczynamy mecz z Atletico Madryt. Rony Lopez dostaje żółtaczkę. Jest akcja. Pino świetnie bronił, tam przytrzyma piłkę chyba przy słówku, bo aż zatrzeszczała bramka. Dominik Heinz, żółta kartka. My się skupimy jednak na pucharach narodowych. Czyli Puchar Anglii i Puchar Capital One Cup. A w międzyczasie zapewne Ligą Europejską, którą może w końcu wygramy. No bo na Ligę Mistrzów nie to, że nie mamy składu, bo walczymy z każdym jak równy z równym, tylko o to chodzi, że no ciężko, no bo na taki Bayern Monachium trafimy i może być pogrom. O, tak jak teraz Griezmann, Antoni Griezmann i 1-0 dla Atletico Madryt, a my nie oddaliśmy żadnego strzału. Czyli no coś świadczy o tym, że my jedynie u siebie możemy popatrzeć. Jak nie mamy u siebie wyniku, no to sorry, ale nie będziemy mieli wyniku na wyjeździe. Chyba przez jakieś szczęście. Zaraz wpakują nam drugą bramkę. Z tego co widzę, z tych akcji, tak jest, Jackson Martinez jest 2-0 w 43 minucie meczu. My oddaliśmy dwa strzały, z czego jeden niecelny i pewnie jeden zablokowany. Ja w tym momencie, żeby nie przemęczać naszych zawodników, żeby nie łapali, no to zmienię ich. Od razu trzy zmiany i rozpoczynamy drugą połówkę spotkania. Bo i tak wynik, tak jak mówiłem, jest przesądzony. Jeśli u siebie nie potrafiliśmy z nimi wygrać, a przegraliśmy, no to raczej na wyjeździe tym bardziej. To jest dobry klub, mocny. No i raczej przyjdzie nam walka tylko i wyłącznie z Interem Mediolan. Inter prowadzi, wyprzedza nas. No, Atletico Kennedy 3-0. Dziękuję za uwagę. Nic dodać, nic ująć. Skupcie się, żeby więcej bramek nie tracić. Wiadomo, ze Steaua Bukareszt, jak wygramy, no to wtedy będziemy mieli szansę, ale jeszcze jest inna akcja taka, że Inter może wygrać z Atletico Madryt. My wtedy z Interem będziemy grali na wyjeździe. I wtedy rozstrzygną się losy.
W lidze. A jakby tak niespodziewanie Estiela pokonała Atletico Madryt i wtedy możemy wyjść nawet z pierwszego miejsca. No ale to zobaczymy, co przyniosą nam kolejne mecze. Teraz skupimy się na lidze po tym meczu, który, no jak widać, przegrywamy 3 do 0. 17 do 3 w strzałach, z czego 0 celnych. No to jak my mamy strzelić bramkę? Inaczej to jest niemożliwe. O, mamy pierwszy celny strzał w 85 minucie meczu. Rewelacyjnie po prostu. Ale my się skupimy teraz. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że w Capital One Cup w ćwierćfinale gramy mecz u siebie z Arsenalem. Atletico Madryt oczywiście wygrywa z nami. Nie przejmujcie się zbytnio tym wynikiem. To było do przewidzenia w tym momencie. No i zapraszam was na mecz z Bournemouth w lidze. Jesteśmy na meczu z Bournemouth. Autoskład: Pino, Taylor, Heinz, Chambers, Byram, Cook, Ebecillo, Kakuta, Lopez, Chick i Dongu. Zgłaszamy zespół na mecz z Bournemouth. No tutaj raczej tylko i wyłącznie liczę na 3 punkty. Wierzę w wasze umiejętności. No, rozmowa motywacyjna, tak naprawdę standardowa, praktycznie. I rozpoczynamy mecz. Rozpoczynamy mecz z zespołem Bournemouth. Już akcja naszego zespołu Kakuta przed szansą na zdobycie bramki. Jest akcja Chambers. Lopez. Świetnie. Dongu! Dongu i 1 do 0. W 6 minucie meczu Leeds prowadzi 1 do 0 po strzale Dongu. Lopez. Ebecillo. Cook. Byram. Wrzutka. Ebecillo. Byram. Cook. Byram. Aj. Trochę zdupili. Jest kontra zespołu Bournemouth. Jest 1 do 1 w 8 minucie meczu, czyli szybka odpowiedź zespołu Bournemouth. Nie czekamy na kolejne sytuacje. No ale tych jak na lekarstwo, jak widać. Więc zażądajmy więcej. My w tym momencie na siódmym miejscu jesteśmy, 8 punktów tracimy do oczy. Helse! Ebecillo, Cook, Byram. Byram do Cooka, Cook. Byram, no cały czas próbuje do tego Chicka grać. Wrzuć! Dongu! Ale obrońca na tam pilnował go. Rzut rożny. Chick. Lopez. Lopez faulowany przez Williama. Rzut wolny, Lopez, no i niestety ponad bramką. No, Chelsea wygrywa, więc 10 punktów to już jest duża, duża różnica. Tottenham wygrywa z Manchesterem United. To też jest dobry rezultat dla nas. Oczywiście, że możemy wygrać. Do roboty, panowie. Do roboty, wy tak samo. I Dongu, nie grałeś tak źle, ale wierzę w twoje umiejętności. No jedziemy, jedziemy z tym koksem. Od razu na wstępie zażądajmy więcej. No tylko interesuje mnie tu zwycięstwo w tym meczu. Tak to byśmy się przybliżyli do Manchester United, czyli do czwartego miejsca, także do City i Southampton. No ale widzę, że nie idzie naszym grajkom gra. William, żółta kartka. Jest akcja naszego zespołu. Chambers, Taylor, Becillo, Lopez. Kuźwa. Skuteczność w tym sezonie to jest porażka. 12 do 7 w strzałach i 12 do 8. Dobra, cisnąć panowie, cisnąć.
Ale kurde, cisnąć ich jest, kontra, Dongu, świetnie do Kakuty, Kakuta, wrzutka i Lopez, Lopez strzela, jest 2 do 1, teraz możemy spokojnie dokonać zmian, na pewno Ebecillo zejdzie, Villa wejdzie za niego, na pewno za, kuźma, za Ronego Lopeza wejdzie ten, i reszta, a i Jeremy Boga niech sobie wejdzie za Kakutę. On dopiero tam powraca po kontuzji. Miejmy nadzieję, że dowieziemy ten rezultat do końca meczu. Kurde, żeby tak ciężko mi się grało w tym sezonie z tymi dosyć słabymi zespołami jak dla mnie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Może druga część sezonu będzie lepsza. City wygrywa niestety z Arsenalem. Arsenal obrońca trofeum na 11 miejscu, więc też coś świadczy coś o tym. Villa, Fernandez, Dongu, Cik. No i sam na sam takie bramki to strzelaliście z zamkniętymi oczami. Crystal Palace, Chelsea, remis 2 do 2. To jest bardzo dobry rezultat dla nas. Norwich wygrywa z Southampton. No, rewelacyjnie, dobra robota, panowie. Mamy 3 punkty. I tym oto sposobem dościgamy United, Southampton i Chelsea na 6 punktów. A ja was już zapraszam, bo, ponieważ teraz będzie przerwa międzynarodowa na mecz z Aston Villą. Jesteśmy na meczu z Aston Villa, a to skład: Pino, Taylor, Heinz, Chamber, Byram, Cook, Ebecillo, Kakuta, Rony Lopez, Chick i Dongu. Zgłaszamy zespół na to spotkanie. Oczywiście minimalnym faworytem jest zespół Aston Villa. Bardzo dobrze. My lubimy grać z tej pozycji, że nie jesteśmy faworytami. Jak już mamy grać. No, po drugie, zespół Aston Villa u siebie nie przegrał żadnego spotkania w tym sezonie. Więc to też jest jakiś wyznacznik. Chinnunnally fauluje naszego zawodnika. City już prowadzi z Blackburn Rovers, no ale dziwmy się, Raheem Sterling strzela bramkę. Bournemouth prowadzi z Crystal Palace. Daniel Vaz, żółta kartka. O, 10. minuta meczu, jest 0-0 w strzałach. Super. Pięknie się ten mecz toczy. Dominik Heinz, żółta kartka. No i pierwszy strzał oddaje zespół Aston Villa. Akurat tego można było się spodziewać. O, i pierwszy, drugi strzał i to celny. Zespół Leeds. Trzeci strzał, ale niestety niecelny naszego zespołu. Ignacio Camacho dostaje żółtą kartkę. Jest akcja, w końcu jest akcja naszego zespołu. Pokazana Ebecillo, Kakuta i Rafael broni. Dopiero w 39 minucie została pokazana jakaś akcja. Aj, i Redmond. Jest kontra zespołu Aston Villa. Nathan Redmond jednak na spalonym. West Ham, co ciśnie Norwich. No, fajnie, fajnie się to. Oczywiście wciąż możemy wygrać to spotkanie. Potraficie grać znacznie lepiej. Wy tak samo. I wy też. I rozpoczynam drugą połówkę tego spotkania. Od razu na wstępie zażądajmy więcej. Zobaczymy, jak się losy tego spotkania potoczą. Może Yusuf Poulsen wejdzie za Dongu niedługo. On wraca po kontuzji, więc go mogę wpuścić na pół godzinki. No ten Gianetti dostaje żółtą kartkę. Jest akcja naszego zespołu. Lopez, Taylor, Heinz, Cook, Ebecillo, Dongu, Ebecillo, Heinz. Ebecillo traci piłkę. Jest kontra zespołu Aston Villa.
Embolo. Na szczęście wybijają i jest kontra naszego zespołu, ale Dongu wprost pod nogi Tangetiego. No i co? Wchodzi nasz niezawodny napastnik Yusuf Poulsen. Zakaku też Jeremy Boga. No i zakukam Villa. Może to coś zmieni. Te ostatnie 30 minut. Jest akcja naszego zespołu. Cook. Chambers. Cook. Lopez. Kakuta. Jebe Chillo strzela bramkę na 1-0. Bardzo dobrze. Jeszcze tu zażądajmy więcej. My już awansujemy na czwartą pozycję. Więc pniemy się do góry. Z meczu na mecz. Mamy tyle samo punktów, co Southampton w tym momencie. Gianetti, Arias, Nunelli. Wybijcie tą piłkę. Destro, Pizzi, Taylor. Jest, Yusuf Poulsen. Nie, muszę im krzyknąć, skupcie się. Oni wtedy grają jakoś lepiej. Albo i nie. Akcja zespołu. Aston Villa, Camacho. I Pino na posterunku, na szczęście. Na szczęście Pino broni wszystko, co leci w naszą rankę. Sanio. Na szczęście niecelnie. I 5 punktów do City. Chelsea remisuje z Liverpoolem. Jeszcze fajnie by było, jakby Liverpool wygrał. Z Chelsea. I tak, prowadzi, Liverpool prowadzi. Jest, zarąbiście. Southampton też prowadzi z Manchesterem United. To też jest dobry rezultat, bo mi się wydaje, że Southampton, no co jak co, ale oni nie zdołają walczyć do końca sezonu jak równy z równym. My tracimy w tym momencie 5 punktów do City. I 2 punkty do Southampton i 3 punkty do Chelsea. A ja was zapraszam na ostatni mecz tego odcinka ze Steelą Bukareszt. Do zobaczenia! Uhu. Witam was na ostatnim meczu tego odcinka ze Steelą Bukareszt. A to skład Pino, Taylor, Heinz, Chambers, Duram, Cook, Ebecillo, Kakuta, Lopez, Chick i Poulsen. No i zgłaszamy taki skład, damy szansę Poulsenowi zagrać, ograć się. Jak nie w jakim meczu, jak ze Steaua Bukareszt. Jeszcze w domu, raczej tu przewiduję wygranie tego spotkania bez żadnego ale. No i zaczynamy mecz ze Steaua Bukareszt. Zobaczymy, jak się potoczą losy Interu Mediolan z Atletico Madryt. Jest rzut rożny dla nas. Becillo, Chick i Mario broni. Mario Bros. Mario Bros broni na bramce. Stieły. Jest akcja kolejna naszego zespołu. Lopez, Chick, Yusuf Poulsen i obrońcy tam blokują. Strzał naszego napadziora. Paucendros, żółta kartka. I kolejna akcja naszego zespołu. Ale Mario Bros wychodzi z bramki. Taylor, Ebecillo, Cook, Lopez, Yusuf Poulsen, Chick i Mario broni. Już czas zażądać więcej. Jest kolejna akcja i znowu Mario broni. No, ten bramkarz jest dzisiaj w formie. Dzięki temu Stieła może wywieźć jeden punkcik. Jest akcja kolejna naszego zespołu. Lopez, Kakuta, Lopez i obok bramki. Gdzie jest ten Inter tutaj? A jest, Atletico Inter 0-0. Dobry rezultat. Tylko wtedy, kiedy ja wygram to spotkanie, a na razie i grubo, uszkodzenie stawu łokciowego, grubo. Sprawa jest prosta,
strzelacie bramkę i jest pozamiatane. Ale Ebę Chilno będzie musiał zejść z boiska. No i Villa wejdzie za niego. Innej opcji nie ma. I rozpoczynamy drugą połówkę tego spotkania. Zażądaj więcej im Villa. Lopez. Heinz, Byram, Chick, Lopez. Świetnie do Kakuty. Kakuta. Kakuta do Taylora. Taylor do Heinza. Kakuta. Villa. Taylor. Rzutka. I Yusuf Poulsen strzela bramkę na 1 do 0. Jest bardzo dobrze, tym bardziej, że Atletico Madryt prowadzi po samobójczej bramce Interu. Luis Kut dostaje żółtą kartkę. Ja myślę, że tu już dokonam zmian tych dwóch ostatnich, a to będzie Edmilson Fernandez i Jeremy Boga. Oni sobie zagrają do te 30 minut. Miejmy nadzieję, że utrzymamy ten rezultat 1 do 0 ze względu na to, że Atletico Madryt, jeśli wygra z Interem, no to nam wystarczy remis z Interem, żeby wyjść z grupy z drugiego miejsca. No, ale raczej później już będzie, o, Luis Cook, kontuzja. Ej, Pino broni, ale po świńsku się zachował zespół. Znaczy zespół. Po świńsku się zachował zespół z Steaua Bukaresz, zamiast wybić piłkę, to oni atakują. No ja kończę mecz w dziesiątkę, a to jest do kitu trochę. Skupcie się. No i Heinz jeszcze kontuzja, rana cięta głowy. Spoko. Widzę, że mam takie przyrzedzenie w składzie, że nie będę miał kim grać w następnym meczu przez ten mecz. Fernandez, świetnie. Cik. Dobra, sędzio, kończ, bo będą kolejne kontuzje. I tak wygramy ten mecz i tak. Koniec meczu za chwilę. Javi Fernandez, cipciu. I Leeds wygrywa to spotkanie. Jest na drugim miejscu w grupie i awans do kolejnej fazy będzie się rozstrzygał w meczu z Interem Mediolan. A my kończymy na dziś ten odcinek i podsumujmy go. Z Atletico Madryt 3 do 0 w dupę. Z Burmu w lidze 2 do 1. Z Aston Villą w lidze 1 do 0. I ze Steaua Bukaresz w lidze mistrzów 1 do 0. Zapraszam Was na kolejny odcinek przygód z zespołem Leeds. A także dziękuję za suby. Jeśli Wam się podobało, łapkujcie, komentujcie i w ogóle co chcecie, to róbcie. Ważne jest dla mnie, żebyście to oglądali i żebyście mi to się podoba, co ja robię i żeby Wam się to podobało. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Hej!